Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w filmie takim troszkę dziwnym, ponieważ chciałem wam przedstawić dziś pewne moje zwierzątko, a mianowicie nazywa się, wabi się w zasadzie Hades. Hades jest skorpionem z gatunku Pandinus cavimonius? Pandinus cavimanius, przepraszam. To się nazywa dokładnie Pandinus cavimanius. I jest, jak na razie, nie wiem, czy uda mi się go tutaj pokazać wam w całości. Na razie on sobie siedzi tutaj, jest dość duży, posiada około 10 cm. Ja później podniosę tą korę, żeby, nie wiem, mam nadzieję, że zrobię to tak, żeby go nie wkurwić. Ale jest to zwierzątko nowe w mojej jakby kolekcji zwierzątek zoologicznych terrorystyki. Jak na razie widzicie, znajduje się w dość małym terrarium przejściowym. To broń Boże, nie jest jego terrarium, w którym on będzie siedział, ponieważ jest zdecydowanie za małe. Ja tutaj się oczywiście przygotowałem mniej więcej edukacyjnie do hodowli tego skorpiona i zapewniłem mu tutaj przynajmniej około 10 cm, żeby mógł kopać sobie, przynajmniej wykopać norkę, bo on około tygodnia będzie niestety musiał spędzić w tym miejscu, gdyż jego właściwe terrarium znajduje się tutaj, ludziska. Ja to mogę wam pokazać mniej więcej ile to ma. To ma około 50 cm, to jest 50-centymetrowa linijka, ma 50 cm długości na 40 cm szerokości, czy 30 cm szerokości i około 40 czy 50 dokładnie. Ile tutaj jest? Cholera, tam aparat tego nie złapie, ale tutaj jest napisane, to jest około 40 cm, tam 39 wysokości, więc tak. Jest to gatunek zamieszkujący Afrykę, Afrykę Środkową, dokładnie Tanzanię, Kenię, Kongo, Somalię. Bliski krewny także największego skorpiona na świecie, czyli skorpiona cesarskiego u nas. Bardzo popularny też w hodowli. Ja aktualnie zdecydowałem się na tą odmianę. Dorasta on do maksymalnie chyba 15 cm długości, z czego cesarski na przykład potrafi osiągnąć około 20 cm, z tego co pamiętam. Że zamieszkuje głównie, mimo że afrykański skorpion, gdzieś pomyślicie, o to pewnie jakaś pustynia, coś tam sucho i tak dalej. Nie, 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 niekoniecznie. Więc tak, jeżeli chcecie mieć tego skorpiona, przede wszystkim musicie mu zapewnić odpowiednie warunki ludziska i minimalne wymiary. Terrarium dla takiego zwierzaka, to jest dla dorosłego osobnika, to jest 30 cm na 40 cm na 30 wysokości. Nie wiem, nie, to znaczy 30 szerokości na 40 wysokości i 30 długości. Czyli to jest już duże terrarium dla dorosłego osobnika. Spokojnie wystarczy. Jak na razie widzicie, nie jest gotowe, ponieważ on siedzi sobie tutaj w przejściowym. Później wytłumaczę wam dlaczego. Mam nadzieję, że się później pokażesz. Jak na razie spałaszował karaczana argentyńskiego. Nawet jestem zadowolony z tego, że zjadł sobie coś. I cóż, gatunek odkryty w 1888 roku charakteryzuje się bardzo łagodnym usposobieniem, jednak jak każde zwierzę egzotyczne, zwłaszcza tego typu, trzeba uważać przy manipulacji, ponieważ no, posiada oczywiście ogon z kolcem jadowym, jednak jest to jad niegroźny dla człowieka, chyba że jesteście uczuleni i może u was wystąpić wstrząs anafilaktyczny, to chyba że wtedy będzie to dla was groźne. Natomiast jest to bardzo fajny skorpion dla osób początkujących. Dość duży przede wszystkim i zazwyczaj najważniejszą rzeczą, na którą trzeba uważać, to na jego tutaj szczypce. Widzicie, on sobie tam przeżuwa aktualnie. Sorry za drżenie rąk, ale mój steterczały wiek nie pozwala mi na utrzymanie aparatu prosto. Goddamit, co się ze mną dzieje. Więc tak, już wam tłumaczę, czemu on jest tym przejściowym terrarium. A temu, że jestem wkurwiony trochę i przygotowałem dla niego wspaniałe terrarium, wielkie, jak widzicie, jest tutaj mieszanka torfu z kokosem. Później dodam jeszcze specjalną mieszaninę ziemi, która została wypalona i zostały w niej zabite wszystkie ustrojstwa, łącznie grzyby i tak dalej. Specjalna terraryjna, przystosowana do biotopu tropikalnego nawet. Będzie tutaj dosypane dwie torebki tego, tak by przede wszystkim zakryć mniej więcej do tego poziomu ściółkę, następnie zrobić mu mniej więcej z tyłu na tym poziomie też ściółkę, ponieważ musicie pamiętać, że ten skorpion jest to skorpion lubiący kopać. On tak naprawdę w terrarium sobie wykopie norę, w której będzie sobie siedział.
I wychodzi głównie nocą, tryb życia w takim razie nocny i będzie sobie też polował. Karmienie takiego gagatka nie jest trudne, zwyczajnie wystarczy mu w pęsetę podstawić pod pysk karaczana, jeżeli chcecie, by na pewno go złapał, ewentualnie wrzucić mu coś dużego w momencie, gdy on sobie chodzi, zwiedza terrarium i nakierować po prostu na niego, żeby on sobie znalazł to bez problemu. Jednak to, co już mówię tutaj, to terrarium. Ja zrobię oddzielny filmik z wystrojem do tego terrarium, ponieważ zamówiłem, dlaczego to nie jest jeszcze zrobione i czemu on siedzi w przenośnym takim, no, małym troszkę terraryjku dla niego. Jest fakt, że zamówiłem żywe rośliny na Allegro, specjalne do terrarium i po prostu, no, nie przyszły mi. Jeszcze cały czas na nie czekam, gdzieś tu miałem pensetę. Jeżeli teraz pozwolicie, ja chciałbym wam go tutaj pokazać. Jak on wygląda, tylko muszę przełożyć dokładnie i mam nadzieję, że on się nie wkurwi za bardzo. To poczekajcie, chwilę, ja odłożę na chwilkę aparat, i bo muszę sobie go wyciągnąć. Moment, to przeżyjecie na chwilę. No, Hades ludziska oczywiście pełen rage, że go ktoś tutaj tyka i tak dalej, a tak wygląda on tutaj w pełnej okazałości, jak widzicie. Nie będę go za bardzo drażnił, ponieważ nie o to chodzi przy tych zwierzakach, przede wszystkim je się... Aha. No puść. To jest, uwierzcie, to jest bardzo łagodny skorpion i on nie będzie chciał za bardzo z nami tutaj walczyć. Bardziej się będzie bronił, nie uniósł nawet ogona, więc przygotował na razie tylko szczypce. Nie jestem pewien, czy udałoby się go teraz nakarmić, żeby wam tutaj pokazać. Niestety ten aparat nie ma zbyt dobrego... nie ma zbyt dobrej rozdzielczości, ale jest ona wystarczająco duża, aby was tutaj, więc mogę wam pokazać na porównaniu mojej dłoni. On na razie jest taki, będzie, powiedzmy, powinien być jeszcze raz taki, nie jest to już małe zwierzątko. I charakterystyczną rzeczą dla tego gatunku jest właśnie fakt, że posiada on takie czerwone szczypce o zabarwieniu czerwonym. Czasem nawet sam pancerz, egzoszkielet tego skorpiona jest koloru czerwonego. Wiecie co, ja tutaj może spróbuję go, nie wiem, zobaczymy, czy on będzie jeszcze chciał coś zjeść, bo zjadł już właśnie jednego karaczana, ale zobaczymy, może się uspokoi, jak trochę dostanie. Zaczekajcie chwilkę. No, ludziska, mam już tutaj przygotowanego dorosłego karaczana argentyńskiego. On wygląda na takim pancerzyk, mam. Nie wiem, czy uda mi się go teraz nakarmić, czy on będzie w ogóle zainteresowany tym. Możemy spróbować. Chcesz go? Co? Jesteś może głodny? Puścimy go, zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie chciał go zjeść. On go chyba już chwycił tutaj. Jeżeli by go zjadł, byłbym zaskoczony, ponieważ już jadł jednego. On nie będzie używał chyba kła jadowego w stosunku do karaczana, ponieważ jest to zbyt mała ofiara. No właśnie. Jest mi najwidoczniej zainteresowany. I co? Hadesik, będziesz chciał go zjeść? Mógłbyś sobie trochę podjeść. W sumie chyba jest nim nawet zainteresowany, jak widzicie. Stracił zainteresowanie nami. Karaczan chce uciec. Pod ściółkę, nie, jeżeli mu się to uda, będę musiał go później jakoś wyciągnąć. Mam nadzieję, że Hades na to nie dopuści, ale stracił zainteresowanie nami jak na razie i cóż. No i co, Hades, będziesz chciał go tam złapać? Nie, chyba jednak nie. Tak jest. Będę musiał go teraz wyciągnąć, niestety. Chyba, że... Zobaczmy. Nie mój, nie to, nie, puść, zostaw. Trzeba go wyciągnąć. Karaczan, zakopany karaczan, to jest raczej nie chcecie mieć zakopanego karaczana. Ja go sobie na razie przełożę w inne miejsce. Więc powiedzmy, że wrzucę ci na chwilę tutaj. Ty durnio, jeden. I chodź tu. Właśnie, no chodź tu do diabła. Okej, dobra, będę ci tak trzymał, bo nie mam na razie w co ci włożyć. I cóż, no, tak wygląda skorpion. Jest to bardzo fajne zwierzątko moim zdaniem. Jeżeli was to interesuje, piszcie, czy w ogóle interesują was takie typu filmy, ponieważ ja jestem hodowcą zwierząt już terrarystyki egzotycznych od około, 13 lat, coś takiego. Ja zacząłem bardzo wcześnie. Mam parę gatunków pająków, a także ropuchę Bufos marinus. Mafinus, marinus? Jezus Maria, z tymi łacińskimi nazwami, to nigdy się nie nauczę ich. I mógłbym też ją przedstawić, choć ona jest akurat mała, bardziej znana u nas jako ropucha Aga, największa ropucha na świecie. Więc dzięki za uwagę,
przywitacie się z Hadesem. No to do zobaczenia w kolejnych może odcinkach. Napiszcie, co myślicie o tym. Hejka!